Bardzo mi miło, że mogę przedstawić Państwu kolejną osobę z pasją, tak bym powiedziała. Ja zawsze ludziom zazdroszczę, ludziom, którzy mają pasję i tak potrafią jej się całkowicie oddać. Pani Elżbieta Mirończuk, hafciarka. A co dalej? I skąd ta pasja? To chciałabym od Pani Eli usłyszeć, bo myślę, że to też ciekawe. Skąd pasja, skąd zainteresowanie? No i właśnie, skąd tak piękne prace, bo tu już ja już zdradzałam wcześniej, tu już wcześniej były osoby, które chodziły, oglądały i sprawdzały, która prawa strona, która lewa, bo to też ciężko było rozpoznać tak piękne prace. No a potem myślę jeszcze parę pytań szczegółowych, ale to już za chwilkę, jak pani Ela to nam opowie. Skąd ta pasja, jak długo trwa? No najpierw bym chciała podziękować pani dyrektor za zaproszenie. Chociaż bardzo jestem stremowana. Wolałabym usiąść w końcu i haftować. Najgorzej to jest mówić o hafcie. O hafcie można mówić i mało, i dużo, i bardzo dużo. Bo no, moja pasja, najpierw powiem, skąd się wzięła. Tak niewinnie, no bo kiedyś wszystkie dziewczynki w domach musiały przyszyć guzik, musiały tam coś podłożyć, coś pocerować. I to tam już dla zabicia czasu, to potem wciąga. Potem jak przyszłam tu na wybrzeże, to były konkursy w muzeum. No i pierwsza nagroda i następna nagroda i potem to już szło. Mąż pływał, więc czasu było dużo. Nie trzeba było specjalnie gotować, specjalnie się zajmować i w ogóle. No i właściwie haft ja pokochałam już od dziecka. Lubiałam to robić i lubię to robić. Tu moja przyjaciółka, dzięki tej mojej przyjaciółce, kolekcjonerce haftu kaszubskiego, możemy te prace pokazać. No bo niestety, czasy jakie są, takie są. Trzeba było sprzedać, żeby kupić nici, żeby kupić materiał. A pani Elżbieta Radke kolekcjonuje te hafty i dzięki tej pani możemy tu większość tych haftów pokazać. Przeważnie są tu wszystkie szkoły haftu kaszubskiego, a jest ich 9. Pucka, Żukowska, Wdzycka, Borowiacka, Chojnicka i jeszcze jaka? Czepcowa. To jest tak zwany złoty haft. Haft w ogóle się wywodzi od sióstr Norbertanek z Żukowa. Powstał taki złoty. Siostry haftowały go głównie dla naszatach liturgicznych. Potem była szkoła dla dziewcząt, przenosiły to na kolorowe hafty i zawsze któraś tam wnosiła jakiś element tego wzoru haftu. No i potworzyły się różne takie szkoły. Gdzieś tam szkoła ta borowiacka, ostatnia szkoła pucka. To jest najmłodsza szkoła haftu kaszubskiego. Kiedyś jak jestem na Półwyspie, to w Czasowicach się pytają, gdzie te szkoły są, w jakiej miejscowości. Bo to jest tak nazwane, są to takie teczki, które tu są wyłożone i to są szkoły haftu. Etnografowie to podzielili i tak nazwali, żeby oddzielić hafty dla danego regionu. No ja właściwie robię wszystkie, ale najbardziej lubię robić nasz pucki falet. I miałam to szczęście poznać moją nauczycielkę haftu kaszubskiego, panią Helenę Śliwińską, nieżyjącą już. To była normalnie też, tak mnie to wpoiła i w ogóle jak coś robiłam, a zrobiłam źle, to z presją na mnie. I do dzisiejszego dnia to mnie zostało, bo prosiła mnie, żeby to nie było popsute. Bo dzisiaj to jest haft pokaleczony. Jest trochę tego, byle jak, byle szybko, byle pieniądz. Ale wszystko to jest kaszubskie, ale on musi być inny. Tak jak każda szkoła musi być inny. No i czasami to mówię, a tak na skróty polecę, bo coś szybko trzeba zrobić, to zaraz panią Helenę słyszę. Wypruj to. No, to musi być dobrze wykonane. No i pani Śliwińska tu w Pucku jakoś tak nie mogła sobie zagrzać miejsca, więc pani Dębicka wzięła ją do Sławoszyna. I tam rozwijała się i inne panie też, które spotykam na festynach, że pani Śliwiński haft, pani Śliwiński haft, bo to się rzuca. Pani Śliwińska robiła tylko fale i w materiałach wyczytałam, że wzory puckiego haftu w
Wszędzie, gdzie jaki kwiatek, to jest tam pani Plińska, pani Torlińska, ale nie wiadomo, kto skomponował te fale i sieci. Skomponowała to pani Śliwińska, która mnie to przekazała. Tylko to było tak niby ten, niby tamten, ale skomponowała to pani Śliwińska z panią Otylią Grabowską. To były dwie takie też pasjonatki, ja tu dlatego tak wspominam, bo należy się tym osobom pamięć, bo to są ludzie, którzy kiedyś bardzo dużo dobra robili dla Kaszubszczyzny w ogóle. Swoim czasem, swoim nakładem finansowym i w ogóle nie zważali na nic, tylko żeby to było jakoś kontynuowane. Okazały się w ogóle takie piękne książeczki Edmunda Szymikowskiego, ABC haftu kaszubskiego, Szkoła Żukowska i hafty z Pomorza. I tu, pomimo że ja mam takie swoje powiedzenia o tych kolorach, co pani dyrektor, tutaj, oj, tu takie karteczki są, jak te szkoły wyglądają. Może zacytuję. W siedem kolorów jest malowany, na szarym i białym płótnie jest wyszywany haft kaszubski. Ten ciemny błękit to kolor morza, gdzie cudowne białe mewy płyną w przestworze. A ten kolor rzek, jezior i nieba jest wpleciony w tulipany, tak jak potrzeba. Barwa listeczków i gałązek krąg to przecudnych naszych lasów zieleń, pól i łąk. Jest też słońce złote, co pieści mi twarz i bursztyny rozsypane pośród piasku plaż. W tym bukiecie barw jest czerwień i czerń, bo w kaszubskiej ciężkiej doli też i radość jest. I jeszcze takie jest powiedzenie, że ten granatowy to jest falujące morze, ciemnoniebieskie jeziora i rzeki, zielone łąki, lasy, żółty plaże, bursztyny i łany zbóż, czerwony krew wylana za ojczyznę, czarny ziemia torfowa. To można powiedzieć tyle o tych motywach. No i każda szkoła ma inne. Tylko Pucka się wyróżnia tymi falami, sieciami i Mikołajkiem nadmorskim. A Mikołajek to był taki niegrzeczny chłopak. Tu nad morzem. Wszędzie psocił, figle robił i czarownica go zaczarowała w tego Mikołajka. I on czeka teraz na kogoś, kto by go odczarował, nie musi tam spełniać jakieś życzenia. Najlepiej to zawsze opowiadał pan Tarnowski, pan profesor chemii tu z Pucka, też pasjonat Kaszubszczyzny. No tu panie, to znają tych wszystkich, nie, te osoby, to były naprawdę. I ja miałam to szczęście poznać te wszystkie wspaniałe osoby i jestem im to wdzięczna i dziękuję za zaproszenia i że mogę tu przebić i opowiadać. My z panią Elą współpracujemy od jakiegoś czasu, od kilku lat. Mój wkład jest nikły, ale pani Ela inaczej to przedstawia. Moim zadaniem jest to, żeby przenieść motywy haftu na materiał, tak? I potem już pani Ela czaruje niteczkami i igiełkami i wychodzą z tego takie piękne hafty. Podobno, jeżeli ładnie jest narysowane, to i ładniej wychodzi, ale... To na pewno. Ale tutaj wszystko zależy od pani Eli talentu i to dzięki pani Eli takie piękne tutaj wzory powstają. To co ja robię, to może każdy, bo tylko trzeba igłę trzymać i tak robić. No. Nie jest to takie... Mówi pani, że nie jest to trudne, ale jednak nie każdemu takie piękne hafty wychodzą. Trzeba też dużo cierpliwości. Właśnie. Przede wszystkim cierpliwości, żeby ta nitka przy nitce była równiutko i żeby to wychodziło tak jak trzeba. Ja jestem z Władysławowa, dlatego też noszę właśnie bluzkę i strój, który jest wyhaftowany szkołą pucką. Poza tym zawsze mówię, że Władysławowie to mamy do siebie, że mamy dwa morza i dlatego są podwójne fale, podwójne sieci, bo mamy małe morze i duże morze. I mamy też rolników i rybaków i dlatego jest i Mikołajek nadmorski i chabry są w naszych haftach kaszubskich. I też szczycę się tym, że
mogę nosić strój kaszubski, należę też do koła gospodyń. Chętnie biorę udział w różnych imprezach regionalnych. Trzeba się pokazywać, promować. Ostatnio 19 października byliśmy w Warszawie, gdzie promowaliśmy Nordowe Kaszuby. Była też Ela, była Ela. I rzeźbiarz pan Semmerling, był też pan Heniek Lichnau z rogami i z tabaku. Mieliśmy materiały promocyjne. To były Nordowe Kasiebe w Warszawie, promocja miasta Władysławowa i gminy Władysławowa. Także promujemy północne Kaszuby, promujemy w ogóle Kaszuby, wszędzie tylko, gdzie możemy. Bo to jest ważne, żeby jednak mieć tą swoją tożsamość, żeby się wyodrębniać spośród innych regionów. Te stroje, które panie mają na sobie, to dzieło pani Eli. Tak. Jedno i drugie i bluzki, tam zresztą jeszcze jedna wisi. Jak państwo myślicie z drugiej strony, bo to nie tylko serwety, to nie tylko tutaj właśnie obrusy, ale też właśnie części garderoby, tak jak tutaj te serdaki, bluzki, tam mąż pani Eli jednej i drugiej właśnie widzę, tak? Piękne krawaty haftowane. Z drugiej strony, jak jeśli państwo widzieliście, to no właśnie, a propos, piękne stuły z haftem kaszubskim, chusty. No ja tak kiedyś sobie myślałam, że kiedyś mi się uda też taką bluzkę, ale to może sobie wyhaftować, oczywiście. Tak, ja oczywiście z moją cierpliwością. Ale też, co ciekawe, spójrzcie państwo na te serdaki, które wiszą na ścianie, każdy inny. Pomijając kolor, to jeszcze haft, tak? A jeden szczególny z bursztynami, on gdzieś tam dalej jest, ten żółty. No przepiękny, jak mówiłam tutaj, jak przygotowywaliśmy tą wystawę, to już część tutaj oglądała. No i rzeczywiście pod wrażeniem, ja mam nadzieję, że, bo tak z panią Elą to ustaliłam, że nam to jeszcze zostawi na jutro, żeby wszyscy uczniowie mogli sobie to obejrzeć do południa. No i rzeczywiście docenić tą pracę ciężką tutaj, która jest włożona. To właściwie było tak pierwszy raz, że my byliśmy na takim wyjeździe z tą naszą kulturą kaszubską. I tak całkiem inaczej to się tam odbierało w tej Warszawie. Nawet tak podziękowanie od premiera Tuska dostaliśmy na scenie. Tam ktoś odczytał wielkie brawa dla twórców ludowych i dla nas. No i tu jedzenie dobre było. No, po koncercie, właśnie koncert trwał 2 godziny. Po koncercie był poczęstunek, były sękaczy, ciasto własnej roboty. Były też ryby, różne przetwory z ryb. No, nasza kultura kaszubska jest piękna. No i tylko się cieszę, że państwo tu się zainteresowali i przyszli chociażby zobaczyć. Nie?